Muszę zdobyć tego wieloryba i włożyć go do akwarium, ale jak na razie mam już pierwszą rybę, która zarabia mi pieniądze. Ale tak się składa, że filtr mi się zepsuł. Trzeba go naprawić. Okej, mamy naprawione, ale teraz mam od groma glonów. Fuck, muszę to wszystko wyczyścić tu, no i teraz jest czyściutko. Wyjmijmy więc poker dla rybek i nakarmy ją, chodź tu. Czas złowić nowe ryby, zarzućmy więc tam wędkę. Dobra, i teraz czekamy na naszą pierwszą rybę. A ty teraz kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj z dzwonkiem kanał, co? Jest, 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 klikamy, klikamy, ma. Mamy to, barakuda. Zachowajmy ją. Ja chcę złowić jeszcze więcej ryb. O, bierze, bierze, bierze. Klikamy. I mamy, atlantyczna. Też sobie ją zatrzymajmy. Włóżmy sobie zatem te dwie rybeczki. O, tutaj właśnie wskakuje pierwsza. I druga, barakuda, tą co właśnie złowiliśmy. I nasze dwie rybki powinny być teraz szczęśliwe. Ja już mam 1800 dolarów. Dobra, upgrade'ujmy sobie filtr. Czy chcę z maksim... Co? Nie, nie chcę upgrade'ować za 200 robux. Nie opłaca mi się to. O, kupmy sobie dekoracje jakieś na podłogę. Dywan, baza. Całkowicie nowe akwarium. Oczywiście, że chcemy to zrobić. Jeszcze drabinkę do akwarium kupimy. Proszę bardzo, i znaczek do akwarium też. I kolejny filtr, który sobie oczywiście ulepszymy za 100 dolarów. I trzeba oczywiście upiększyć nasze piękne akwarium. A dorzućmy mu jakąś skrzyneczkę, proszę bardzo. Do tego jeszcze jakąś brameczkę. I nową rybę odblokowałem. Dziękuję. Co to za ryba? Kobia. Kobia zajmuje 50%. Dzień dobry, pani kobia. Ryba jest głodna. Szybko musi wyjść na górę. Wyciągnąć jedzenie. Chodź tu, rybo, chodź tu. Wskoczyłem do ryby, wywaliła mnie ryba z akwarium. Chodź, jedz, jedz tu, rybko, jedz, chodź, chodź, chodź. Jedz sobie, tak. Dobra, widzę, że za stówkę możemy sobie karmiacza ryb zatrudnić, więc proszę bardzo, zatrudnijmy go sobie. A ten to nie wiem, co robi, też go zatrudnijmy. Niech sobie będzie, niech ma miejsce pracy człowiek. Próbujmy rozbudować sobie dalej. Tutaj informacja, tu jakiś znaczek wodny i tu bariereczki. Proszę bardzo, żeby było ładniej. I kolejny wielki zbiornik. Wielkie akwarium, mogę oczywiście, że drabinę tutaj jeszcze robię, kolejny znak stawiam na tą drabinę, filterek oczywiście najlepszy, trzeba zamówić, proszę bardzo. Jakieś piękne dekoracje. Bardzo ładnie teraz to wszystko wygląda. I mam kolejną rybę odblokowaną. Co to za ryba? Korwina i amur. Tutaj dwie ryby się zmieszczą. Trzeba wrzucić oczywiście, że dwie rybki. I teraz mamy dwie ryby wsadzone i one sobie będą tu godnie żyły. I mam nadzieję, że zarabiacie mi pieniądze. Najlepsze jest to, że ja nie mam pojęcia, ile ja zarabiam na minutę, godzinę czy cokolwiek, ale tutaj mamy za 500 dolarów głęboki ocean. Dobra, ja to chcę. Co jest? Aha, najpierw muszę wszystkie tutaj zbiorniki wykończyć. Dobra, kupmy sobie telewizor za 150 dolarów. Teraz mogę sobie oglądać telewizję, a nie tam będę się rybkami jakimiś zajmował. Tu mamy w ogóle napisane, że na rzadką rybę jest 10%. Ja sobie spróbuję ją złowić w takim razie. Dobra, coś bierze. No i come on, niestety sprzedajemy ją za dwie perełki. Może teraz weźmie coś lepszego. No dawaj, dawaj, łów, łów tą rybę. Dobra, mam jakiegoś ankomona, więc jego sobie zatrzymam. I mamy rzadką. No prawie rzadką, to tą dopiero zatrzymuję. 15% na nią było. Elektryczna fish za 25 pereł, oczywiście, że ją zatrzymuję. No i tutaj mamy za dwie perły, także ją sobie sprzedajemy. O, kupmy sobie palmy tutaj z jednej i z drugiej strony. Od razu ładniej się tu wchodzi, prawda? Weźmy sobie, kupmy nowe akwarium za 150 dolców, przecież to jest easy, ladder. Tutaj znaczek oczywiście, drabinka już wybudowana. Filtr, filtr ulepszamy do drugiego poziomu. I nie, nie chcę kupić za robuxy trzeciego poziomu filtra. No i trzeba oczywiście ryby wsadzić nowe. Najrzadsze są frontosa i elektryczna. Proszę bardzo, jest frontosa, leci. Elektryczna też wleci teraz. No i 33% mi zostało, żadna ryba. O, zwieściła się. Udało się wcisnąć tą rybkę. Mamy trzy rybki. Macie mi dużo pieniędzy zarabiać, bo jak nie, to was usmażę. No to budujemy sobie dalej. Tutaj sklep z pamiąteczkami, kwiatuszki. No i śmietnik, żeby mi tu nie śmiecili na podłogę. Cukierki dla dzieciaków, żeby się nie nudziły. No i okna oczywiście też trzeba dać. Wszystko musimy wykupić. I pięknie pięterko teraz urządzamy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu nawet jeść można. Mam nadzieję, że to nie są te ryby, które tutaj są. Wyławiają mi ryby z akwarium, a potem ten gościu je smaży i je podaje tym ludziom. Coś okropnego. Po co ja łowię te ryby w takim razie? Czy ja już mogę ten ocean wybudować? Halo? No dalej nie mogę. Więc ja tu piękną restaurację sobie wykończyłem. Zobaczcie, jak to jest ładnie, jakie akwarium wielkie. No i trzeba coś dalej tu wybudować jeszcze. Dobra, musimy tutaj wejście całkowicie wykończyć, bo nas wykończą oni. Find the button. O, teraz dopiero możemy coś w środku. Ha, bo płot trzeba było cały zrobić, żeby nam tu złodziejaszki nie wchodziły. No i jest oczywiście kolejny teraz. Kolejne akwarium, także oczywiście filterek zakładamy jak najlepszy. Dekoracje trzeba założyć. Jakie dekoracje mamy ciekawe? O, proszę bardzo, skrzyneczka. Fish hat. O, proszę bardzo. I trzecia dekoracja. O, no to niech będzie brameczka taka. Piękna brama tutaj, zobaczcie. I czwarta dekoracja, no tyle jeszcze nie było. Niech tu ruiny może
że takie ładne będą. I nową rybę odblokowałem. No to trzeba dołożyć je tutaj. Włóżmy sobie tutaj dwie piękną. Tą chyba ja złowiłem sam, a tą przed chwilą dostałem. Także niech sobie tutaj dwie będą rybki nowe. I proszę mi zarabiać dużo pieniędzy. Czy ja mogę już do tego oceanu? No jest, mogę. Wchodzimy do oceanu, uwaga. Budujemy podłogę. Budujemy pewnie jakieś barierki. Baza, jest, mamy wielkie akwarium. Drabina, znak, filtr. I zostało nam $11 i nas nie stać. O nie, a tu się filtr zepsuł. Jak ja mam go naprawić? A no tak, tutaj naprawiamy kluczem. Dobra, na szczęście, ale tu jest jeszcze brudno. Trzeba jeszcze wszystko tu wyczyścić. Czemu to jest taki syf? Kto tu sprząta? I tu też jest syf w drugim akwarium. No nie, tak się bawić nie będziemy. Nie wolno tak, moi pracownicy są do zwolnienia w tym momencie. Oj, tu jest chyba kolejne akwarium. Ale nie, tu nie mogę wsadzić rybek niestety. Także mogę sobie to tylko odblokować, zapłacić siano. I nic tutaj nie ma za to. Mogę za to posiedzieć w spokoju i podziwiać. W sumie to co, tylko rośliny. Dajmy to sobie dekorację, tu mamy małą taką fontannę, tu jakieś tabliczki. Idźmy do tego naszego oceanu, może już nas na coś stać. O, tutaj dekoracje trzeba by wykupić. Proszę, pierwsza dekoracja, druga dekoracja, trzecia dekoracja i mamy nową rybę. Uwaga, odblokowaliśmy rybę. Co to jest? Atlantic Cod, atlantyczna ryba, dzień dobry. Właśnie nam wpadła atlantyczna ryba i 21%. Czyli tu jeszcze mogą wejść ryby. Ale ładna, jak sobie pływa tutaj, proszę bardzo. Może ja bym ją sobie nakarmił? Chodź, zeżryj sobie mięso, mięso, masz mięso. O, jak żre, żre, przypłynęła do mnie i żre. Dobrze, zarabiaj pieniądze, bo jak nie, to cię usmażę. Chciałbym w ogóle dać tu więcej ryb, tylko wychodzi na to, że muszę je złowić. Ale tu mamy jeszcze sklep. Zobaczmy najdroższą rybę, jaka jest najrzadsza. Beluga whale. Więc mamy rybkę Nemo lub wieloryba. Albo nawet orkę. Orka jest za robuxy. Rybka Nemo też. Kupmy rybkę Nemo, bo bardzo mi się podoba. Oczywiście, że chcę kupić za 89 robuxów. Jeszcze się pytasz, dziękuję bardzo. Wsadzimy cię do nowego akwarium. Będziesz miała sama, będziesz w najpiękniejszym akwarium. Proszę bardzo, najlepsze dekoracje jej kupmy. Za 10 pereł, proszę bardzo, nawet kupuję dekoracje. Jako ładna skrzyneczka. Ja jej kupię nawet dekoracje, proszę bardzo, tutaj też drugą skrzyneczkę. I ja jej kupię trzecią dekorację za $700, bo mnie stać. I ja oczywiście, że tutaj ją dorzucę. I niech ona sobie tutaj siedzi. Proszę bardzo, całe akwarium dla ciebie. Nie będą ci tu darmo zjady żadne siedzieć, tylko ty jesteś ładna. Mam nadzieję, że dużo pieniędzy zarabiasz. O, właśnie dostałem $313, więc chyba jest spoko. A tutaj do tego akwarium możemy dorzucić tą Black Red. Oj, proszę bardzo. I tutaj już są dwie rybki. Halo, gdzie one są? Gdzie one są? A dobra, pływają sobie tam, easy. Dobra, kolejna fontanna, jakieś tam rzeczy. I mamy kolejne ogromne akwarium, które trzeba udekorować. Tutaj jakoś tak tutaj nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby to było ładnie. 6 slotów na dekorację, no tu już jest przegięcie. I mamy nową rybkę odblokowaną, więc proszę bardzo. Black Spotted 12% tylko zajmuje. No i wskoczyła sobie nam ładnie i teraz tam będzie sobie pływać. Pływaj sobie tam, pływaj. I ona jest w ogóle common, co za oszustwo. Dobra, złowiłem kolejne 3 ryby. I trzeba by było je gdzieś wrzucić, bo troszkę mało zarabiamy. O, tu jest bardzo dużo miejsca. Proszę bardzo, kolejna rybka. Kolejna rybka. Tutaj nie wrzucamy, bo tu jest nasza robuxowa rybka Nemo. O, najpiękniejsza. A tu mamy ogromne akwarium w ogóle. No i też trzeba je ulepszyć. Bardzo dużo dekoracji ona wymaga. Nie podoba mi się to. I nową rybę odblokowałem. Jaką? Carvina i Giant Sea Bass. O, nawet rzadka. Wrzućmy ją sobie, o, no nawet ładna. Kolegę też ci damy, Corvina do ciebie leci. No i oczywiście zróbmy toalety. Jakie toalety, to i to je. Piękne akwarium. Piękne oceanarium znaczy się. O, tutaj też bardzo ładne tutaj. O, tu dalej mamy kolejne w ogóle odblokowane. Ja, ile tu jest miejsca. Za mało zarabiam pieniędzy. Kupmy sobie tego wieloryba za 250 robux, proszę bardzo. 250 wydane w tym momencie. I czy mogę ją tu wsadzić, ja bym chciał bardzo. 84% to nazywa, więc wyjmujemy te. I ona się tu nie zmieści. Czuję się taki oszukany. I zdobyłem przynajmniej rzadką rybę. Oczywiście, że ją zachowuję. Chociaż tą rybę będę mógł użyć. No i niech sobie tutaj pływa. Ale, ale ona ma zęby. Przecież ona pozeżera wszystkie te ryby, co tu są. Ale dobra, im więcej ryb w tym akwarium, tym lepiej. Teraz będę dużo siana, mam nadzieję, zarabiał. Ja prawie nic więcej nie zarabiam. Zarabiam po $400 dalej. A to wszystko po kilka tysięcy tutaj kosztuje. Przecież to jest jakaś tragedia. 10 tysięcy. Wielki akwarium. To ja idę połowić ryby. Teraz kupmy największe akwarium, jakie istnieje. O, ale ogromne. Na pół tutaj całego pomieszczenia. Dobra, oczywiście, że bierzemy dekorację pierwszą. Szóstą już. I mamy nową rybę odblokowaną. Co to za ryba? Yellow snapper, proszę bardzo. I możemy w końcu wsadzić naszą rybę za robuxy. Chodź. O, ale bydle. Ja chcę tu drabinkę, ja chcę was zobaczyć. One są głodne. Chodź tu sieść. Chodź tutaj robuxowa rybo. 250 robuxów za ciebie dałem. A jesteś śliczna. Do
dobrze jak żrej. Żrej i zarabiaj mi pieniądze. A jesteś fajna, moja rybcia. Dla takich rybek to tutaj można wszystko budować. O, gwiazdeczki, żeby sobie miała śmietniczek, żeby sobie mogła wyrzucić śmieci. I teraz nas prowadzi na zewnątrz, żebyśmy wykończyli jeszcze tutaj podjazd. Okej. Oczywiście, że trzeba drzewka, jakaś natura. Proszę bardzo. Aha, natura i wybudowało samochód. Fajnie. A żeby się przejechać tym samochodem, muszę wydać robuxy. No nie. Tak się nie będziemy bawić. O, tu mi się nagle helikopter pojawił. I co? Aha, helikopter też za robuxy. No dziękuję bardzo. I wydaje mi się, że już skończyliśmy. Możemy zrobić teraz tylko rebirfa. Wszystko nam zostawią, ale dadzą nam 250 pereł. A za perły w sumie to prawie nic nie kupimy. Także dziękuję wam za oglądanie. No i wszystko skończyliśmy. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. I jeszcze na cebulson.pl was zapraszam. No bo oczywiście takie ciuchy są w opisie. Także zapraszam.